Jesienią w barwach Lecha Poznań wystąpiło aż 9 obrońców. Hubert Wołąkiewicz, Keba Sisej, Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński, Manuel Arboleda, Barry Douglas, Jan Bednarek, Luis Enriquez, a także pomocnik Mateusz Możdżeń, który w tym sezonie zdecydowanie częściej grał w linii defensywnej niż na prawej stronie pomocy. W 27 oficjalnych meczach Lecha Poznań tylko w 3 spotkaniach pod rząd trener Mariusz Rumak mógł skorzystać z tych samych zawodników. Byli to Enriquez, Możdżeń, Kamiński i Wołąkiewicz. W 7 starciach szkoleniowiec Kolejorza miał do dyspozycji 3 podstawowych obrońców. Mimo sporego zamieszania defensywa straciła tylko 22 bramki, tyle samo co liderującej Legii Warszawa. Lepszy bilans ma tylko Wisła Kraków, która w 21 kolejkach ligowych dała sobie strzelić 19 goli. Mariusz Rumak jesienią nie miał łatwego zadania. Filarem prawej strony obrony miał być Keba Sisej, jednak zmagał się z urazami, a sezon zakończył kontuzją w meczu z Krakowią Kraków i prawdopodobnie do końca rozgrywek tego piłkarza już nie zobaczymy. Uraz klętny stawu kolanowego, który najczęściej kończy się jakimiś urazami i uszkodzeniami więzadłowymi. Tym razem było inaczej, to dotyczyło łąkotki stawu kolanowego, ale tak nieszczęśliwie się złożyło, że wymagało to leczenia operacyjnego. Wczoraj Keba przeszedł operację, już się czuje dobrze, dzisiaj opuścił szpital. No, czeka go teraz żmudna rehabilitacja, ale jesteśmy dobrej myśli i powrót. Ile czasu to zajmie? No zobaczymy. Planujemy, że nie dłużej niż 6 miesięcy. Na tej pozycji trener mógł ustawić także Tomasza Kędziorę, ale i ten zawodnik miał problemy zdrowotne i w sumie zagrał niespełna 2 mecze. To oznaczało, że w większości spotkań na prawej stronie widzieliśmy Mateusza Możdżenia, który w sumie wystąpił w 23 spotkaniach i ma na swoim koncie 1800 minut i 1 gola, zdobytego po uderzeniu z rzutu wolnego w meczu z Zagłębiem Lubin. Co powiedział Manuel Arboleda przed tym twoim strzałem? Czyli był spokojny i tak jak na treningach to robi i dużo poświęca na to czasu, także pomógł na pewno i uspokoił mnie przed strzałem, także podziękowałem Manuelowi po ramce też. Na środku defensywy jesienią kibice oglądali najczęściej Marcina Kamińskiego i Huberta Wołąkiewicza. Kamiński strzelił 2 gole. Szansę dostawał także Manuel Arboleda, którego po słabszych występach zmienił młody Jan Bednarek. Niestety pech nie opuszczał Lecha Poznań. Po złamaniu żuchwy do końca roku Wołąkiewicz już nie pojawił się na boisku. To oznaczało kolejne roszady. Jedno jest jasne, na pewno jest ta szczęka połamana. No zdecydowanie tak, także jest bohaterem na pewno tego spotkania, bo od początku meczu do 45 minuty grał ze połamaną szczęką i grał dobrze, także chwała mu za to i wielkie dzięki, bo pokazał naprawdę wielki charakter. Trener Rumak w ostatnich kolejkach z konieczności musiał ustawiać na środku obrony lewego defensora Barry'ego Douglasa, który miał konkurować na lewej stronie z Luisem Enriquezem. Szkot dobrze współpracował z Panamczykiem. Douglas zaliczył w sumie 4 asysty, a Luis 2 gole i 1 asystę. A wzmocnieniem linii obrony ma być od nowego roku Fin Paulus Arajuri. Paulus Arajuri mierzy 192 cm, co jest zdecydowanym atutem na jego pozycji, środkowej obronie. Zawodnik oficjalnie cały czas jest piłkarzem szwedzkiego klubu Kalmar FF. Z Lechem podpisał kontrakt obowiązujący od 1 stycznia. Mimo to trenuje już przy bułgarskiej. I've been recovering from my... Ostatnio leczyłem kontuzję biodra. Teraz muszę bardzo dużo trenować. Chcę popracować nad formą i być w 100% przygotowany w styczniu. Pomyślałem zatem, że to będzie dobre rozwiązanie. Trener również uznał, że warto bym już poznał moich nowych kolegów z drużyny i popracował nad kilkoma rzeczami, tak by w styczniu skoncentrować się już tylko na piłce. Cieszę się, że tu jestem. No i oczywiście głównym powodem jest to, że rozgrywki Ligi Szwedzkiej już się skończyły i mamy wolne.